Siema, witam na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji, zachęcam Cię do kliknięcia dzwoneczka, aby być stale na bieżąco oraz zapraszam do używania moich kodów na stronie Muscle Power, aby zaoszczędzić 10% na całe zakupy suplementacyjne w kraju i za granicą oraz na propeptydy.pl, również z wysyłką za granicę. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry YouTube. Witamy Was w Budapeszcie i dzisiaj pokażemy Wam trochę miasta oraz może zjemy coś na mieście. Tymczasem ja jem swój posiłek potreningowy. Szybki rzut oka, bo pewnie już macie dość tego, co jemy, zwłaszcza, że jemy cały czas to samo. Także dzisiaj jemy posiłek przedtreningowy i zbieramy się na siłownię, w której trenował sam Arnold Schwarzenegger. Także widzimy się na siłowni.
Zatrzymaliśmy się w restauracji, która serwuje langosz. Podobno najlepszy tutaj. Ja bardzo chciałem spróbować, w związku z tym, że dzisiaj mam dzień cheata, to postanowiłem, że zjem sobie langosza. Sylwia spasowała, ale pewnie zje troszkę ode mnie. Generalnie jestem mega ciekawy, zamówiłem najbardziej typowego. Prosiłem panią, żeby zrobiła mi najbardziej typowego, czyli jakiegoś Hungarian. Zobaczymy. No, wygląda to jak po prostu jakaś mini pizzeria, coś takiego, nie? Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda i powiem wam, czy rzeczywiście warto spróbować langosza, będąc na Węgrzech. Dobra, langosza podano do stołu. Próbujemy tego bad boya. Taki jakiś miękki. Mega dużo sera, jakieś coś. Number 70. Mega słone. Mega tłuste. No i całkiem dobre. Dzień dobry ponownie YouTube, a w zasadzie dobry wieczór. Słuchajcie, my kończymy vloga z Węgier. Dzisiaj cały dzień na nogach, zresztą tak samo jak wczoraj. Wczoraj nie zwiedziliśmy za wiele ze względu na to, że tak naprawdę no była niedziela. Wiele nie było do zwiedzenia, byliśmy też na siłowni, więc pół dnia nam uciekło w zasadzie. Ale zwiedziliśmy to, co chcieliśmy, czyli Flex Gym. Także jesteśmy mega zadowoleni. Czekajcie, jakieś takie dziwne to światło jest. Sylwia sobie teraz przygotowuje posiłki na jutro. Ja już tutaj swoje na jutro przygotowane w większości mam, bo jutro podróż nikt nie wie jak długa, więc generalnie trzeba sobie jakoś radzić. Spędziliśmy tutaj w sumie łącznie 5 dni chyba, bo przyjechaliśmy w czwartek. Tak, w czwartek wyjeżdżamy we wtorek, także nie wiem, chyba 4-5 dni. Zawody były super, po zawodach było super, także jesteśmy mega zadowoleni. Mam nadzieję, że wam też oglądało się w miarę przyjemnie. No i co? No i trzeba skończyć tego węgierskiego vloga. Jeżeli będziecie, nie wiem czy to nagrywałem do vloga czy nie, to
Langosz warto spróbować, aczkolwiek nie jest to nic, co urywa dupę. Na pewno warto spróbować jest kurtosza kołacza, a w zasadzie coś, co się nazywa, jak to się kotek nazywa? Chimney cake, właśnie. Jest to taka odmiana langosza? Nie langosza, Boże, tego... Nie, to jest chyba tak się nazywa ta potrawa. No w każdym razie jest to jakby ten kurtosz kołacz, tylko że taki bardziej rożek. No i ten rożek są wam w stanie napchać dosłownie wszystkim. Lodami, Nutellą, Snickersami, jakimiś Bounty itd., itd. I to jest coś, co naprawdę warto zjeść, bo jest to bardzo pyszne. Jadłem też donata z jakiegoś, miejsce się nazywało chyba Soft Donuts czy coś takiego. I jadłem donata z nadzieniem dyniowym i był przezajebisty, więc generalnie mega polecam. No oprócz tego atrakcji zbyt wiele tutaj dla nas osobiście nie ma, ze względu na to, że my architektury i tego typu rzeczy nie za bardzo lubimy. Byliśmy na punkcie widokowym, bo jest to naprawdę fajne miejsce. No i byliśmy na hali targowej, którą odwiedził oczywiście obowiązkowo trzeba, jeżeli jesteście na Węgrzech. Kupiliśmy trochę pamiątek dla siebie. Kupiliśmy dwa kubki, a w zasadzie Sylwia kupiła, bo były z psami. Tak, nie mają nic związanego z Węgrami, ale były z psami, więc kupiliśmy takie oto kubki. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej, a my widzimy się w kolejnym vlogu. Dajcie znać w komentarzach, czy vlogi niekoniecznie bodybuildingowe również przypadły wam do gustu. Trzymajcie się i do następnego.